Seems like just yesterday you were a part of me. I used to stand so tall, I used to be so strong. Your arms around me tight, everything felt so right. Unbreakable, like nothing could go wrong. Now I can't breathe, no, I can't sleep. I'm barely hanging on. Here I am once again. I'm zawsze staram się mniej więcej.
to wychodzą takie zakręty. Staramy się to poprawiać właśnie czwórkami. Choć jeszcze na razie, póki nie wyjedziemy sobie na górkę, to nie ma po co. Bo i tak za chwilę kolejny się pojawi, chyba że już nie dajemy rady tego ogarnąć, no to wtedy prostujemy sobie. Przed chwilą tam robiliśmy sobie taki mały cypel, ale nie chciałem tam nagrywać, mówię, będę bliżej tutaj chłopaków. Lecimy ładnie, bo jesteśmy już na polu od 9 nocy, był mróz minus 8 jeszcze. Dla tych, którzy mają do rozsiania nawozy, mieli super pogoda, kolejni nie narobią, bo sobie to fajnie zmarzło. Ale sąsiad ten dzwonił, że rano wyjechał i pługa nie dało rady włożyć w ziemię. My akurat dojeżdżaliśmy sobie na pole, też w obawach, że może być ciężko, ale już po pierwszym przejeździe w miarę to szło i z minuty na minutę ta ziemia coraz bardziej rozmarza. Ładne słońce dzisiaj, będzie naprawdę bardzo fajna pogoda. Na pewno to machniemy, bo jak widzicie, no naprawdę idzie szybko. Tutaj jest chyba około 30 hektarów kawałku, więc na pewno to machniemy i chcemy przyjechać na Udorpie na Biskupową po drugiej stronie. Tutaj jest to pole, co sobie wapnowałem tam za górką. Tutaj teraz oramy sobie z tyłu, a następnie przejeżdżamy tam, tamtego nie machniemy, pooramy dzisiaj do jakiejś 18-19. Jadę do mojego kamienia. Bogdan jakiegoś kamienia sobie wyciągnął, a tu akurat zawsze pan Bogdan to ogarnia, tak samo jak robi zagony, tak samo i ogarnia jakieś większe kamienie, bo matura, to wiadomo. Każdy przyzwyczajony do swojego czynnika, oczywiście broczek ciężką. Co też zostało zmienione? Zostały zmienione tumniki pomiędzy ciężką a gwizdkiem, więc teraz ciężko mówić na nią ciężka, bo ino gwizda. Naprawdę powiem wam, obciążnik bardzo fajnie zrobiony, idealnie wyważone, więc ciągnik płynie po drodze. Piotrunio już od tamtego, od końcówki sezonu po żniwach, jak widzicie, no tym pługiem całkiem inna robota, jak wszyscy razem. Więc teraz gwizdek to już nie gwizdek, jak ktoś powie. I realnie cieszę się, bo brakowało mi już tej pracy strasznie. Jednak to siedzenie w domu to nie służy. Nie ma tak, robota się zacznie. Mnie będzie ciężko wstać, będzie ciężko, ale powiem wam, jestem mega zadowolony. Dobry komorek to od całego początku. Jak widzicie, w Bisku Jasiu ekipa się nie zmieniła. Za Przemka czasami jest, gdzie Przemek jest w szkole, jest Marianek. Ale dzisiaj jest sobota, więc sobie Przemuj z nami poora. Niestety nic nie nagra. Udało nam się na początku zrobić zdjęcie ekipowe. Tam chłopaki widać, że równają, ściągało ich Ruczkowski, Eugeniusz, Łogier. Na razie póki tutaj dużo ludzi będzie pewnie pytać, czemu się przeprowadziłem, jak już wiecie, z kanału z grami. Przeprowadziłem się do Bytowa. Tutaj myślę, że wyjaśnimy sobie to wszystko bardziej chyba na odcinku, gdy będziemy u mnie. Będzie to bardziej moim zdaniem pasowało. Czemu się przeprowadziłem, czemu nie zostałem u siebie, czemu nie obrabiam. Będę obrabiał w tym roku, mam jeszcze ten swój hektar. Niestety na następne lata nie dostałem, no i dlatego taka, a nie inna decyzja. Skoro nie chcą, to trudno. Ja będę sobie zjeżdżał, bo teraz 300 km to już jest nie problem, 2 godzinki, 3. Zjeżdżam na 2 dni, ogarnę u siebie, co będę mógł, pomogę i wracam. Tutaj jest dla mnie sporo pracy, więc nie narzekam. Trudno. Kiedyś przyjdzie taki czas, że nie będą chcieli obrabiać, to wtedy wrócę, ale dobra, mniejsza z tym, nie będę dzisiaj się na ten temat rozgadywał. Pomówię, pogadamy sobie na tamtym obcinku. Cześć Przemusiu. Nie pomagał. Przemek się cieszy, jak jest robota, jak ma wolne, że może z nami pojechać. Orka, powiem wam, jedna z bardziej moich ulubionych prac w Mokrzynie. O, pan Bogdan już czyści. Co może, to czyści, bo to wiadomo,
jest za dużo tych drzew, że przyjeżdżam siać korzenie turem, wszystko idzie ogarnąć. Panieczki oczywiście u mnie, bo już od samego rana ciągnik przyprowadziliśmy Przemkowi na pole. Przemek przyjechał z Brączkiem, żeby nie jeździć. Zleci mi na luzie. Dobra, nie będziemy dalej cofać i tak poprzecznie jak później dookoła całego pola jedziemy wszyscy praktycznie. To też postaram się wam nagrać. Będę starał się, aby te vlogi jakoś inaczej wyglądały. Przepraszam, że jeszcze ten pierwszy nie będzie taki trochę inny. Ale wczoraj nie naszykowałem sobie magnesu. Mój błąd. I tak położyliśmy późno spać, bo robiłem vloga z RSM-u, którego dostałem od Patryka. Bardzo serdecznie zapraszam na nową serię na kanale. Prawdopodobnie trzeba będzie dokupić jeszcze jedną kamerę, ale postaram się, aby ta kamera miała lepszą jakość, coś podobnie jak moja, te 1080-60 fps-u, żeby to już dało się fajnie oglądać. I tą kamerę otrzyma Krzysiu, bo bardzo o to prosiliście, aby zmienić, bo jest 720, więc tutaj się o to postaramy. I wiecie, coś fajnego na kanał, mega się cieszę, że Patryk wyszedł z taką inicjatywą. Tutaj bardzo serdecznie z tego miejsca go pozdrawiam. Chciałbym właśnie, aby na tym kanale też było troszkę wiedzy, więc ktoś będzie chciał się pośleć, to wiadomo. U nas, u Krzysia też jeszcze idzie się sporo dowiedzieć. Krzysiu akurat, no Krzysiu ma swoją serię i to wam powiem, no jest coś zajebistego. Z racji tego, że no mówię, idzie się dużo dowiedzieć i też idzie się pośmiać, wiecie jak jest Krzysiu. My tutaj bardziej chcę teraz pokazać, jak wygląda praca na kasubach, ile tego jest, jak fajnie ekipą możemy sobie popracować. No u Patryka to już naprawdę będzie taka typowo wiedza. Jeśli ktoś będzie chciał się coś dopytać, numer do niego, czy na Facebooka, czy też również z telefonu jest doradcą, więc myślę, że będzie starał się doradzić, jeżeli będzie ktoś miał jakiś problem. Wiecie co, żeby ciągle nie było z jednego miejsca, ale już się nie mogę doczekać, chciałem coś dla was nagrać. O, z minuty na minutę, no tak ubywa, że przed chwilą byliśmy jeszcze tam. Generalnie całą zimę głównie były ciągniki robione. Wszystkie praktycznie swoje, większość. Najwięcej chyba ze torków i ciężkiej, takich prac, gdzie tam cały czas się coś dubało. Roczek sobie ogarniał już. O, i Przemek do mnie już dojechał. Moja w ogóle nie stała na warsztacie. Się dba, się ma. Śmiechy, śmiechy. Nie, cieszę się. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie z nią dobrze, bo tak zakończyło się dobrze w ubiegłym sezonie wszystko, więc żadnej litanii nie miała napisanej, co jest do robienia w sezonie zimowym. Czeka nas jeszcze sporo przeróbek, alapetkus, suszarnia, więc to będzie teraz gdzieś na wiosnę. Raczej nie uda nam się przed siewami tymi tego ogarnąć. Jeszcze trzeba będzie trochę poworkować. Podnieś trochę do góry obciążnik. O, tak jest dobrze, lepiej tak. Ja też co chwilę sobie gdzieś tam podnoszę. Możecie to często zauważyć. Bo wiadomo, opada. O, Przemka do nas. Strasznie opad. Bez skojarzeń. Nie, już powiem wam, teraz puściło, aż mi za gorąco. Trzeba będzie za jakieś drzwi sobie uchylić. Generalnie wreszcie oram sobie na nowy glemieszak. Niestety w tamtym sezonie przekładałem je, ale rozciąłem sobie tego palca. Dzień później po przełożeniu i dwa dni później jechaliśmy orać. Nie byłem w stanie. Dość długo mi się ten palec zrastał, jeszcze ostatnio go nożem poprawiłem, to tak powiem wam, palec popka wydzierany, scarification, modification było na nim. Do tej pory cały czas gdzieś tam boli i raczej mi się to nigdy nie zrośnie, bo dzikie mięso mi zarosło. Strasznie ujęło mi to u chirurga zrobili.
bo nie chcieli tego zszywać, bo była martwa ta skóra i powiedzieli albo się przyjmie, albo nie. I takimi plastrami ściągającymi 2 miesiące mi się to kurowało. No i mówię, ani mi tego pod spodem nie przepukali, ani nic. Czuję się, jakby tam jeszcze coś zostało. I już taki, jo, pamiątka na całe życie, że tak powiem. Oj, tutaj będzie ciekawie. Raczej pewnie my tego nie będziemy robić. Wyrównam sobie, bo tu jak pan Bóg nam wyjechał, to byłoby to dziwnie poorane. Jak jeszcze jeździmy w jednym skłonie, to wiecie, jakoś to idzie. Nie wyobrażam sobie, jak ze pracy tutaj bez blokady, także i bez radia. Akurat u mnie jest wymieniona antena, także nie dość, że mnie pięknie słychać z końca pola, no i ja wszystkich słyszę również bardzo dobrze. I też nie wyobrażam sobie zmiany tego zestawu. Tak się prawiłem tą czwórkę. Zawsze gdzieś, wiecie, jakieś specjalne akcje z sprzętkiem dla nas należą. O mój, o jest, trzyma tam ziemia jeszcze i mokro. To zaraz siądzie. Ale dał mu tam. Uła. Ale mimo wszystko ja już to pole orałem w tamtym sezonie. Tu również był film z orki. Jakoś szybciej nam to idzie teraz. Faktycznie ta ziemia fajnie, bo jest zmarznięta, lepiej się ciągnik trzyma. A nie jest wcale tak ciężko, jest zmarznięta tylko ta górna część. I naprawdę dosyć fajnie nam to idzie. I mówię, nie zamieniłbym się na żaden inny zestaw. Kiedyś może wsiądzę sobie na ten duży, jeśli będzie taka potrzeba, ale to też będę musiał się tego nauczyć. No i nie ukrywam, tamtymi zestawami są to największe góry robione. Dlatego, że pług tam trzyma, wiecie, ten pług na kole tył puści i nie ma, że nie trzyma, a tutaj te czwórki z tymi pługami wyciąga, więc no jest ciężko. Później po południu przyjeżdżamy sobie na pole, na którym zaczynałem swoją przygodę, jak się nie mylę. Pierwszy raz sam przyjechałem na to pole i sam tam robiłem. Tutaj te pańki, później sobie jak będzie mała chwila przerwy. Inaczej będę musiał sobie ustawić, bo mi tu latają. No i powiem wam, no tam zawał. Zawał naprawdę z tymi wałami. Wały po 1,5 metra ściągało. Troszkę przerażony byłem, pod jedną górę nie podjechałem. Człowiek musi to sobie mniej więcej tutaj rozplanować. To jest właśnie to, że tutaj sprzęt i nadmiar koni czasami się nie liczą. Mają, wiadomo, bardzo duże znaczenie, ale trzeba mieć mniej więcej w głowie już każde pole. Jak robi się to sezon 2, to już mniej więcej wie, gdzie się można wjechać, gdzie nie, gdzie trzeba zajechać to pole. Tamtego jeszcze nie widziałem wtedy i na całe szczęście wszystko dobrze się udało. Teraz już wiem, jak sobie tą kurkę robić, no ale będziemy orać. Nie wyobrażam sobie na razie tego. Troszkę wcześniej mogłem tą blokadę sobie włożyć, ale na całe szczęście zdążyła załapać. Przed kurką ma łatwiej, na takim skosie szybciej. Później, gdy już ten uciąg jest inny, to już też ciężko opić. No i tam ciekawie, naprawdę są dwie takie góry, gdzie no my raczej nie będziemy wjeżdżać, ale mimo wszystko niektóre kawałki będziemy tego robić, ja. Więc to też nie dopisuje na takich górkach. Generalnie Wrączek prawdopodobnie zagra sobie w następnym tygodniu vloga, bo nie chciał tak od razu. Bo po takiej długiej przerwie przydaje się przyzwyczaić, ale powiem wam, mówię, tu już mam ten sprzęt w miarę wyczuty co i jak i chciałem też, żeby już nie było tego czekania, bo już te prace ruszają, więc chcę wrzucać na ten kanał teraz
wiadomo, będzie sezon, ucierpi kanał z grami, choć będziemy się starać samo od zera nagrywać, bo o tą serię no nie dajecie nam żyć, ale się cieszymy i trzeba będzie po nocach sprzyjać vlogi i nagrywać odcinki, jakoś się uda. Póki człowiek młody, trzeba jeszcze to rozwijać i jest chęć. Więc miejmy nadzieję, że jakoś sobie damy radę. Muszę sobie ogarnąć. Jak macie ciekawe pomysły, co chcielibyście zobaczyć w tych vlogach, co chciałbym dodać, mówię, chcę gdzieś te kamery sobie przyczepić. Na pewno chcę robić początki pod muzykę. Mniej więcej nawet z tych samych ujęć. Chciałbym robić innych, no ale no nie wysiądę, nie jestem w stanie nagrać. Tak jak czasami udaje mi się gdzieś, wiecie, zrobić jakiś minutowy filmik. No ale to nie, gdy ja pracuję. Tutaj będę jedynie w stanie nagrać sobie ujęcia z GoPro. Czy też jak Przemek będzie gdzieś nagrywał, będzie mi w stanie udostępnić ten materiał. Praktycznie za nami ten już duży kawałek. Nie wiem, mamy około 3 godzin, nawet nie. Mamy zarąbisty czas póki co. Teraz prawie no piątkę, bo pan Bogdan sobie robi gdzieś zagon. Ktoś akurat na chwilę podjechał. A my tu teraz całą piąteczką sobie ładnie śmigamy. Troszkę przestawiłem pług, ponieważ gdzieś tam na skosach tył praktycznie mało co chodził, a bruzda była niewidoczna. I przestawiliśmy sobie o jedno w dół, jak i na ramię, tak i przy ciągniku śrubę. I teraz całkiem lepiej idzie. Muszę tylko uważać, żeby nie za głęboko, bo moment niedźwiedzica. Rogowa działa niedźwiedzica. Kurwa, wszyscy się za sobą trzymają. Nie lubię tak jeździć. Dla nagrywania fajnie, jak najbardziej. Ale wiecie, co chwilę się człowiek ogląda, któryś gdzieś by stanął i pan Bogdan też nie lubi, dlatego najczęściej jeździ sobie sam, robi te zagony. Też tego nie orał, wcześniej pan Bogdan by po prostu obrabiał.
Więc będzie naprawdę ciekawie. I mówię, no jest jeszcze, no jest chyba 270 orki, ale tutaj nie chcę się teraz pomylić. Więc naprawdę jest jeszcze 2 tygodnie roboty przed nami w takich właśnie oto zestawach. Nie wiem czemu ja się gwizdek. O wiele wolniej. Dlatego nie lubię jeździć za nim. Staram się gdzieś tam sobie odjeżdżać. Piotrkowi też tam nie pasuje, co chwilę gdzieś tam pogania. Piotrek najszybciej z nas wszystkich jeździ, no ale i najwięcej z nas wszystkich spali. Więc tutaj i tak nie nadgoni, i tak to są niewielkie różnice. Ale jak gaz w podłogę, dlatego mi lubi sobie pośmigać. Piotr Złota Rączka. Paliwo oczywiście do czwórek, jednej jak i drugiej. Znaczy tego, że mniejsze baki. I też przy całym dniu pracy, no jednak w tych godzinach wieczornych już trzeba dolać. Wiadomo, tutaj jeszcze przy takim terenie gdzieś górka, dołek i to się przechyla, wiecie. Lipa jakby zabrakło. Więc już tak po prostu dmuchamy na zimno zawsze. A nie przeszkadzają mi gdzieś tam sobie uschnąć. O, tam jest nowy zakręt. Generalnie jak widzicie, nowy sprzątany lubię. Lubię mieć czysto, tym bardziej, że teraz jeszcze wiecie, początek tej wiosny się tak nie kurzy, jak sami widzicie. Dlatego też chciałem sobie to wysprzątać wczoraj, godzinka, półtorej. I całkiem inaczej w takim ciągniku się siedzi. Szyby, rzecz najważniejsza dla mnie. Jeszcze jak słońce świeci, nie lubię. Słaba widoczność. A wyplakowane ładnie, wyczyszczone. Później tylko wymieść, przetrzeć szyby, czy też tapicerkę i naprawdę przez długi czas jest czysto. Chłopaki już sobie przejechali, z Brączkiem zostaliśmy wyprostować trochę i zagarnąć bruzdę. Bo suma summarum pod koniec całego pola i tak nie wyszło tak tragicznie. Siemanko, kolanko. Pan Bogdan, jak widzicie, już nam zagonił poprzeczniak. Więc później tylko my zostaniemy i oblecimy sobie dookoła, jak skończymy tą bruzdę. Jak na tak krzywe pola i w ogóle, to naprawdę powiem wam, nie wyszło źle. Ja sobie zacznę odtąd. Puch powinien pasować mi się idealnie. A żrawa czyszczy. Jest dzisiaj dwa takie momenty mokro. Ale bez liny się obyło. Na spokojnie udało się wyjechać tam właśnie na tym dołku. Powinniśmy sobie już w miarę wyprostować.
co, sucho, naprawdę sucho. Zobaczymy, czy te deszcze przyjdą, o których tak mówią. Bo zapowiada się naprawdę suchy rok, z tego co sobie czytałem. Choć nigdy nie mogą z tą pogodą trafić, bo ostrzegali tak bardzo przed zimą stulecia, której tak naprawdę nie widziało się od kilku lat już. Zjedziesz tu do góry, ja się baci na raz zostawiam. Jo, widzę. Jeśli chodzi o pogodę, jaka na taką typową wiosnę, to zaczęło się to wszystko 3 tygodnie za wcześnie. Patrząc na wegetację rzepaku i w ogóle, to nie dość, że była jesień bardzo ciepła, gdzie te rzepaki niektórzy nawet po 2 razy skracali. I teraz jeszcze to wszystko zaczęło się bardzo, ale to bardzo szybko, jakieś 3 tygodnie temu. No ale niestety Unia, no i nie dało się jechać zarzutami. Bronek zrobił. Czekajcie, ja to poprawię, bo nie chcę tego tak zostawiać. Ciężko tak utrzymać pływam z takiej górki. Tu mi się dobrze udało to zrobić. O jest. Nie wyhamuję go chyba. I mówię, no rzepak już potrzebował 2-3 tygodnie temu azotu, ale niestety trzeba było czekać. Teraz to wszystko ruszyło, no i wiecie, to jest naprawdę, jest ciepło. Za dnia te temperatury potrafią dojść do 10 stopni, ale w nocy, tak jak dzisiaj na przykład, spadło do minus 8. I Bóg wie, co to będzie, kiedy za wcześnie to wszystko ruszy, dlatego w tej Mokrzynie jeszcze czekamy sobie do 15 z nawozami na ozimę. Zrobił idealnie na raz. Ja sobie mogę zagarnąć. Chciałem wam właśnie to nagrać, żeby nie było, że cały czas jeździ się praktycznie tak samo. Ładnie nam to dosyć wyszło. I cyk, bota na Facebooka. No ja sobie wezmę to na 2 razy, żeby tu ładnie przeorać. Co?
widziałem, mokro jest w jednym momencie. A za mną już Piotrek będzie zagarniał. Nie robimy jednak wszyscy. O, Jasiu został tam na dole i zagarnia. Poprzeczek trzeba tak porządnie zrobić, bo najbardziej zbite. O, obrączka właśnie tu wyciągła, to jest najbardziej mokro. Nie widziałem cię tak dawno, stęskniłem. Dzień dobry. Co? Dzień dobry. Migo jeszcze? Nie. Nie Migo? Nie pisze nic? Ale płucę w szkółce, co? Jadą! Jadą! Jadą, Siry, jadą! O, tak wygląda tuz. Obciążniczek. O. Muzyka z silnika, a nie z magnetofunu. Co, czemu ten? Ale wyleci? Nie wyleci? Jesteśmy już na kolejnym polu. Chciałem zostawić sobie na koniec, jak będziemy zjeżdżać, baterię, bo już mi pada. Ale chciałem wam pokazać te przejazdy teraz, które tutaj są. To jest to pole, o którym wspominałem. Miałem największy zawał, jak bałowałem, ale powiem wam, orka wcale nie jest lepsza. Są momenty, gdzie naprawdę jest ciężko. I pewnie będą takie, gdzie nie będziemy mogli czwórkami robić, bo te pługi zbytnio nas nie trzymają. Strasznie tutaj wyciąga, czy w jedną, czy w drugą stronę. Kawałek za mną, a został w
tyle. Szkoda, że no na kamerze to nie jest, to nie idzie tego pokazać, ale fajne niebo. Fajna w ogóle okolica teraz. Tego tak nie widać, jakie tutaj są. To jest ukształtowanie. Nie
nie wiem, co mi się podkiczkało. YouTube tak poucinał zasięgi na tym kanale, praktycznie chyba tego, że przez zimę nie było. Bo na pierwszego vloga od Krzysia, tam właśnie z Patrykiem, praktycznie w ogóle powiadomienia nie dotarły. Tutaj teraz za to vlog wydał mi się po wrzuceniu, miał być dzisiaj, poniedziałek, a wydał mi się o 23:00. Za co z góry serdecznie przepraszam, nie chciałem go urusować. Bo zanim się kapnąłem, było 20 minut i 800-900 łapek, no to mówię, już trochę jednak tych osób obejrzało. Więc kto jeszcze nie widział, to bardzo serdecznie zapraszam na gdzieś 2-3 dni wcześniej na vloga, bo mniej więcej nie wiem, jak będziemy sobie teraz wracać do domu i pewnie na 2 razy będę gdzieś sklejał tego vloga. Więc tutaj bardzo serdecznie zapraszam rolników w Igułce. Dziękuję za nazwę, która była podana, bo to od widza. Myślę, że dosyć fajna. Nie aż tak może mega oryginalna, bo często tak się nazywało podsumowania sezonu w ogóle. Ale po wpisaniu na YouTube nie widziałem u nikogo takiej serii, przynajmniej mi nie wyskoczyło. Bo nie chciałem, żeby było także od kogoś. A dosyć dużo łapek było pod tym komentarzem, aby tak nazwać tą serię, i Patrykowi również się spodobała. I jak na pierwszego vloga, to naprawdę mega byłem zadowolony. Fajnie mi się takie coś skleja i mega fajnie mi się takie coś słucha, idzie się czegoś dowiedzieć. Więc myślę, że do jakiegoś grona widzów to dotrze.
wrypa lim na koniec. Ale ty jeszcze w miarę ładnie przejechałeś chyba, nie? Ty w miarę ładnie przejechałeś, bo ja ani... Jo, nie widziałem pokopane ani nic. Trzymaj. To bez doliny opodana. Kurwa, ksiap! No. Dobrze to padać przestało chociaż. Cholera. Powolutku. Mateusz na ciągi. Uwaga, powoli. Jedynka, terenowa, dwójka, żółt. I powoli, bez dużego gazu. Mateusz na ciągi, będę mówił. Uwaga. Dobra, jedziemy. No co ty? Pana szekla jedna, czy nie? Co? Jedna szekla, pana jedna bronka. Czy obydwie panu dać? Jedna jest w linie, musi być u mnie włożona. A, w linie, no dobra. Była w linie. A ta czyja była teraz? Ta była, tą panu Mateusz przyniósł. Co? A to była pana w linie, a to jest Mateusza. Czemu ty mi to dajesz? No bo miałeś, to masz, może jak wasz ten. Ja miałem jedną, mam trzy, bo kurwa. Jo? Tego się nie spodziewaliśmy. 5 minut i z takiej ciemnicy drzewa się kładą. Masakra. Wycieraczką. Dach mi porwie, kurwa, jebła jak w 54 mi to. No, to może nam popsuć na kilka dni robotę, jeżeli będzie tak dalej kotłować. Trochę żeśmy sobie machnęli, tam było 14 w tym pierwszym kawałku, teraz w tym już też mamy trochę zrobione, no ale tego pola jest 50 hektarów, więc no raczej nie uda nam się tego skończyć. Tym bardziej, że jeszcze gałąź uderzyła w tumnik mojej czwórce, tumnik się urwał i znalazł się na miejscu kierowcy. Także Piotrek musiał zjechać i dobrze, że zdążył zjechać, bo bez szyby zjeżdżał przedniej. Bo ja nie wiem, jak on by zjechał wtedy.
Masakra, drugi dzień i druga wpadka. No ale takie rzeczy się już niestety... Ale się sztorm zerwał na morzu. I no my pod Bałtykiem oramy. Nie za blisko, żeby koła nie zamoczyć. Zobaczymy, ile czasu uda się nam poorać. Ale i tak powiem wam, ładnie wytrzymało. Dobra, generalnie myślę, że w tym vlogu to by było na tyle. Jak będziecie mieli dosyć długiego tego vloga. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. I słyszymy się w kolejnych vlogach. Raczej jeszcze pewnie jednego vloga z Orki będziecie musieli zobaczyć, bo teraz przez 2 tygodnie około no będziemy musieli wszystko dorać, zanim jakieś kolejne prace polowe ruszą. Ale coś sobie ogarniemy, także co? Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Jak będzie to... Jak macie jakieś ciekawe pytanka i tematy, to dajcie znać, bo opowiadamy sobie na tym drugim vlogu z Orki. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Do kolejnego vloga zostawcie łapkę w górę i dzwoneczka, bo teraz z tymi powiadomieniami.